Witajcie już w kolejnym odcinku Days Gone. Tym razem zajmiemy się zadaniem Tu nie jest bezpiecznie. Przeszukaj Marion Forks, aby odnaleźć widzianą tam ocalałą. Jedziemy. A, to już wszystko splądrowane, widzę. Raz otwarte samochody nie regenerują się. O, skok. Tym razem powinno się udać. Bang! Niezły naleśnik. Drwalski. Dobra. Gdzieś się ukrywasz? Musisz gdzieś tu być. Potrzebujesz wody, więc może... Może gdzieś przy strumieniu. Muszę się rozejrzeć. Ślady w błocie. Dziecko, kobieta, ja pierdolę, bo zerby wiedział. A to musi być ona. Pewnie przychodzi tutaj po wodę. Każdego dnia przychodzisz tutaj po wodę, prawda? Ale poruszasz się ostrożnie. Nie zostajesz długo w jednym miejscu. Mądrze. Mądrze. A? Mądra dziewczyna. Unika ulic. Wychodzi tylko w nocy, jak świrusy. Ale tak trudniej ją zobaczyć. Przez okno skakała? Szukaj. Pieprzenie wieczyści. Żaden z was nie wyjdzie stąd żywy. Oh shit. Bandaże. W walce możesz odnieść poważne obrażenia. Ukryj się, żeby skorzystać z bandaży czy apteczek. What? Na takim etapie gry oni mi mówią o czymś takim. Wiem o tym. Do diabła. Rozproszyć się, szukać. Ta dziewczyna musi gdzieś tu być. Aha. To mnie nie widzieli. Dobra. Dychaj, śmieciu. Ty, ile naboi w nią musiało wejść. Jest wolny? Jesteś wolny. O, krab. Shit. Dobra, może snajperem zajmę się jednak później. No wyłaź, wyłaź. Ciężko będzie. Ja tak zrobię. No i zapraszam do mnie. Tak, koleś do mnie ze snajperki, ale ja jeszcze zdążę wziąć parę rzeczy, no jasne. Kuźwa headshot. No grubo. Próbuję zmniejszyć dystans. Chować się przede wszystkim przed snajperem. Byłaś. O, ho, ho. Tak się bawimy. Dwóch snajper. Zapraszam. Strzelać go! Wycofuję się! Ja się nigdy nie wycofuję. Co ty? Chodźcie, syny. Leżysz, dziadu!
Dobra, czyli jeszcze jeden plus snajper. Jak dobrze pamiętam. Ej, tylko gdzie ten jest? A, wycofał się. Kurde, nagle jeszcze jednak trzech się zrobiło. Tam na dachu jeszcze ten gówniarz jest. Ten. Zajmę się tobą. Uśwa za drzewem mi się schował, no. Leży. Czyli co? Chyba snajper został sam, prawda? Leży. Jest saksoński. Wydawało mi się, że to koniec. Ale według muzyki jeszcze nie. Co to mamy? Snajper. Dobra, już. Już widzę dziada. Tu nie do końca go widzę. Był tam za... Odem? Nie wiem, gdzie jest. Tutaj! Jest tutaj! A, dobra. O Boże, dwóch! O Boże, trzech! Ja pierdzielę! Czterech nawet! No, słabo z nabojami. Bum. Dobra. Jeden leży. One down. Ostatni nabój. Na headshota, nie? Fuck it. Popadnij, typie już. Boże, jaki ten pistolet jest żenujący. 10 naboi w typa władowałem i to celnie. Jeszcze nie patrz. W końcu. O kurde. Ale ich się tutaj nazbierało. Wracam po naboje. Kurde, że ja nie wpadłem na to, żeby zbierać z nich te naboje od razu, jak ich rozwalałem. Okej. Okay. Wracam. Szkoda, że teraz nie mam tej sakwy uzupełnionej nabojami, bo by mi się to przydało mocno. A. I ostatni. Jest. Dara.
na motor. Ej, ostatnio pamiętam, że robiłem... To jest, nie mogę potankować? Ej. Nie mogę wsiąść na ten motor nawet. Ale lipa. Aha. To kiepsko. Dobra, ale mam przynajmniej amunicję. Mogę się tam z nim zabawić teraz. No i tak zrobię. Chociaż oni tutaj... Już nikt nie ma, kto nim jechać. Staw naprawczy. Jeszcze nie. Teraz tak. Znowu nie mam naboi. Ale lipa. Czekajcie, bo tu złom jest, nie? Złomem kto nie pogardzi. Wydaje się, że dwóch, trzech, czterech wręcz. O, dammit. Muszę chyba ich z bliska zacząć ściągać. No i tak zrobię. Oj, shit! To nie tak miało być. W dupakę wyryżnęła maczetą. Naboje, coś tego? Idę ich z pleców wezmę. Rudasów tych. Enjoy. Patrz, tam czeka na mnie. Ej, nie mogłem go zrobić sneaky killa. Słabo trochę. Tylko na tych... zombiakach się da. Dobra. Mam nadzieję, że tu już naprawdę dwóch ostatnich. No tam znowu kto z karabinem jakimś. Dobra, koniec zabawy. Domki. Nara, leszczu. No. That's it. Gdzie ta laska? A, w tym domu siedzi ponoć. Jak oni się tu zjechali. A jak się tu dostać? Drabina, czyli tak. Okej. No już. Muszę ją tylko tu ustawić. Dobra, mała. Gdzie się chowasz?
Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś tu sama, czy jest tu ktoś jeszcze? Ze mnie młota. Aha. O, rany. Okej. To twój pokój? Fajne puchary. Są twoje? Nie! Liz. O, jednak gada. Dobre. To moje! To za zawody gimnastyczne. Powinnam była wygrać, ale... Misji nie udało. Lisa! Lisa, słyszysz strzał na zewnątrz? Tu nie jest bezpiecznie. Byłam ale w szkole. A mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, żebym szybko wracała do domu, że poczekają na mnie i wtedy razem wyjedziemy, ale... A potem jak wróciłam, znalazłam wiadomość i napisali, że odeszli. A ja nie wiedziałam, co zrobić. A więc się ukryłam i... Ja nie wiedziałam, co robić. Kolejna osoba do gangu. Będzie miał kto podlewać kwiaty. Lisa, niedaleko stąd jest taki obóz. Naprawdę musisz ze mną pojechać. Wiesz, tam są inni ludzie. Ja ich znam. To jest... Nie będę ci kłamał, to obóz pracy. Żeby dostać jedzenie, musisz pracować. Życie tam jest ciężkie, ale przynajmniej nie umrzesz z głodu. Nie, mama tu po mnie przyjdzie. To twoja mamusia? Aha. Mówiłaś, że nie wróciła, tak? Więc może jest w obozie. Mama... Jest w obozie? Na pewno czeka. Okej. Trzymaj się blisko. O kurczę, będę musiał ją eskortować. Nie, nie musisz się już nim martwić. Już ich nie ma. Ojejks. Te butelki? Butelki. Tak nie do końca. Bandaże. No i reszty nie trzeba. To się przyda. Do motoru, tak? To go for it. Nie będę bawił tutaj z wami bardzo. Oj, zaraz, zaraz. Moment. Dobra. Właściwie dlaczego miałbym tego nie rzucić? Stawcie dziewczynę. This is how we do. Kolejne trofea. Szybciej niż zamierzałem. Nie będę bawił z jakimiś koktajlami. Chodź, Lisa. Boże, już 50%. Nie, no to jest naprawdę denerwujące. Ta broń się zbyt szybko. Czuję jednak. A, tam jest ten jak. Wiesz, uważaj. Ruszaj się. O Boże, niedźwiedź jaki. Jobko mać. O, krap.
To tyle, jeśli chodzi o amunicję. Dobrze, że to nie ja dostałem. Bierz go. Bierz tego śmiecia. O! Alisa, gdzie? Mam nadzieję, że w bezpiecznym miejscu. Oj, pomóż mi go zabić. Dobrze, zombiaku. Dobrze, dobrze. Tak cię uczyłem. Patrz, jak go wziął. No. Ej, zabiłeś mi tanka. O, crappy shit! Damn it! Ziomeczku, nie podstawiaj się tak. Szkoda, że ten tank patrz. O, mam kolejnego chyba. Dobrze. Jest i tank. Ups. Teraz, żeby tam podejść. %16. Znowu to samo, nie? Nie wiem, czy ja sobie dam radę z nim. W jaki sposób? Mam jakieś bełty? No niby mam. Jest! Spada, w łeb dostał! Dan! Mam nadzieję, że będzie z niego z 20 mięsa. No, to jest trochę warte. Plus jeden, ale niedźwiedzia. Faktycznie będzie warte. Pyta Lisa. O, wlazła do śmietnika. Cóż, dziewczyna. Chodź, wsiadaj. Musimy jechać. Sama nie wiem. Ciebie się nikt nie pyta o nic. No siadaj, jedziemy. Jak się nazywasz? Deacon. Nazywam się Deacon. A Lisa, jakim cudem przeżyłaś tu sama tyle czasu? Nie jesteś. Mój tata kolekcjonuje skały. Kiedyś zabierał mnie na poszukiwanie geod wulkanicznych. Geod? A co to? To takie skały, ale jak je przetniesz, to w środku są naprawdę ładne. Dobra, to brzmi ciekawie. Byliśmy w różnych miejscach. W kraterze Belknap, w Lava Flow, w Black Crater. Wszędzie. Myślisz, że on też jest w obozie? No pewnie. A nie wiem, mała. O! Ktoś jest w tunelu. Co? Tutaj, zeskakuj. Co robimy? Posłuchaj mnie. Pamiętasz te odgłosy wystrzałów? To byli bardzo źli ludzie. Rozumiesz? Siedzieć. Naprawić ten, poczetę. Dziadostwo, no. Za szybko się to psuje, ta broń. Biała. Irytująco za szybko. Zbieram sobie tego złota jeszcze na kolejną naprawę, bo przy... ich tam pewnie jest z 5. Umik do broni specjalnej z samochodu? Tam
mistrzu. Co to kuźwa? Oh fuck it, ja chciałem kamieniem rzucić. Ty koleś nie wie co się dzieje, nie? Dawaj teraz ten. Uf, łeb zasadę. LOL! O kurde. Pięknie. Dobrze rozegrane. Muszę podejść. Zapraszam. Musisz podejść, to jestem content z tego powodu. Dobra, 7 naboi zdobyłem przy okazji. Tutaj. Teraz się mam. Nice. Możesz patrzeć. Kurwa. Biegaj tak. Nara. Lisa? Mała! Wyjdź, jest już bezpiecznie! Okej. Można jej ruszać. Jedziemy, ziomek. Wszystko gra? Ale chyba chcę do domu. Nie, mała, do obozu. Będziesz tam bezpieczna, zobaczysz. Okej. O ile ktoś mi tu nie wyskoczy zaraz jeszcze. Gansko. Rura. Zadam ci pytanie, Lisa. Bardzo ważne pytanie. Czy któryś z twoich sąsiadów miał może broń palną? No wiesz, jakieś pistolety, karabiny, tego typu rzeczy. Nie. Jacyś ludzie wszystko zabrali. Ludzie? Tacy jak ci w tunelu? A może mieli mundury, jak w wojsku? Jakby armia. Ale byli bardzo brudni i mieli ze sobą flagi, które sami zrobili. Bojówka hrabstwa de Chus, tak myślę. Był z nimi jeszcze ktoś? Kobiety? Dzieci? Nie pamiętam. Dobra! Tommy by pamiętał. Tommy? Tommy Strickland. Mój najlepszy przyjaciel. Ale on zniknął. Pojechał z tatą się ukryć. Ukryć? Jak to? Jego tata zbudował schron i zwoził tam całe mnóstwo rzeczy. Mapy, jedzenie, wodę, broń. No wiesz, takie różne. Jasne, rozumiem. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Chcieli, żebym pojechała z nimi, ale wiedziałam, że mama i tata po mnie wrócą. Jest. Dobra, to tu. Jesteśmy na miejscu. Trzymaj się blisko mnie. Okej. Dziewczyna dostarczona. Kogo my tu mamy? Pani Tucker. O mój Boże. Lisa, kochanie. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. Mama i tata. I wszyscy zachorowali i nie wiedziałam co zrobić. I przyszli mężczyźni i ludzie się pochorowali. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. To jakiś cud. To pieprzony cud.
Byłyśmy sąsiadkami, prawda? Mieszkałyśmy tuż obok. Znałam jej rodziców. Są tutaj? Pani Tucker. Kochanie, przecież sama dobrze wiesz. Nie. Tu ich nie ma. Chodź do środka. Umyjesz się. Damy ci jeść, a potem znajdę ci miejsce do spania. Idźcie z nią, dajcie jej jeść. Idź do Alkaja. Dzisiaj zaktualizuję kredyt. Hej, posłuchaj proszę, ona wiele przeszła. Możesz... Pozwól, że ja zajmę się tym. Nie, słuchaj, mówię, okej, Sero, nie żyłujcie jej tak samo jak całej reszty. Nie mów mi, jak zarządzać obozem. Przeniesiesz się tu? Będziesz nam pomagał? To może cię wtedy posłucham. Nie rozklejaj mi się, Dick. Mission accomplished. Mnóstwo chorych ludzi. 750. Dość słabo ta reputacja wchodzi. Bardzo słabo. Odblokowano nową misję. Let's go. O, dwie mam. Jedź do dawnego obozu Niro dla uchodźców, aby odwiedzić pomnik upamiętniający Sarę? Really? Naucz się od Koplanda tropienia jeleni. Dobra, no to w takim razie. To tak. Najpierw to ja się uzbroję. Jak leci? Hej, co słychać? Szukasz czegoś? Tego szukam. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? To możesz dobry zrobić i jeszcze, o Boże, 400. To naprawdę 400 koszuli. God damn it. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Weź, przesadna żenada. Płota. Siema, stary. No ej, witaj, tankuj. Motocykl to straszny żarłok. Do zobaczenia. Go. Open the gate. Czekaj, otworzę bramę. Ja może mogę ja się tam wylepnąć. No bo zaraz, czy ja na pewno tu jadę? Tak, tu. Teleport. Dobra, właściwie to tak blisko, że szkoda gadać. O! O'Brien. Cholerny O'Brien. Co on powiedział? Metolius Springs. Metolius Springs. Tak, tak. Wiem, gdzie to jest. Ej, Boozer, jesteś tam? Tak, Dick. Właśnie coś złapałem, bo radio Niro może być całkiem przydatne. Wiem już, gdzie będę jutro. Czekaj, mówiłeś chyba, że nie dasz im rady. Nie. Przy odrobinie szczęścia mogę się dostać niezauważenie do śmigłowca. Daj im popalić, bracie. Pamiętaj, co mówił Jack. Uważaj, żeby twój anioł stróż za tobą nadążył. Już mówiłem. Jack gadał dużo głupich rzeczy. Niko, bez odbioru. Dobra, chodźmy zobaczyć, co kombinuje Niro. O'Brien, mam do ciebie kilka pytań. O! Kogo my tu mamy? Wierzcy. Pięknie. Pozabijajcie się nawzajem. Coś nie pykło. Tucker do St. Johna. Mamy dla ciebie robotę. Cześć, Tucker. Okej, okay. Zajrzę jak będę mógł. Bez odbioru. I myk. I wszystko na glebie. A ty, ziomek, dawaj sprzęt teraz. Bomba rurowa, ekwipunek pełny. Good job. Gdzie ten
A. Lepsze to niż nic. Ej, nie chcę tego, dawaj. Okej. Okay. Miałem ciebie ograbić. Mata? Pełna? No. Once again. Mata. Jak się tam wchodziło? A, tędy mogę wejść, bo już przesunąłem ten samochód. No widzisz. Regresna ja. No, cześć. To znowu ja. Boozer mówi, że nie powinienem tu przychodzić. Ciągle pyta, po co mi to i może ma rację. Sam już nie wiem. Niedawno nieźle oberwał. Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Mocno przypalili mu rękę. Kiepsko to wygląda. Włamałem się do jednego z tych, jakim tam, tej, no, mobilnej jednostki medycznej. I znalazłem dla niego sterylne bandaże. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Ale Boozer, no wiesz, zawsze mówi, że nic mu nie jest, ale nie wydaje mi się. Wygląda to paskudnie. Tylko widzisz, to moja wina. Ryzykowałem jego życiem dla części do motocykla, jebanego motoru. A i tak nie miało to znaczenia. Copeland ostatecznie rozebrał go na części. Rok nad nim siedziałem. Fajny był. Nie tak jak ten, na którym uczyłem cię jeździć, ale dawał radę. Pamiętasz ten bug, który dla mnie pomalowałaś? Tylko to mi zostało po tym naszym postrachu szos. A teraz też przepadł. Jak tylko poskładam go do kupy, znaczy motocykl, a Boozer wydobrzeje, pojedziemy na północ. Zaczniemy od nowa. No wiesz, stąd mamy mnóstwo wspomnień. Za dużo. Tak czy inaczej, chciałem tylko powiedzieć, że możemy się już nie zobaczyć. Wiesz. Okej. Okay. Rozkleja się koleżka. I to mocno. To ja chcę znaleźć. Paliwko było tam. Otwierania. No to jazda. Wystarczy. Kurde, teraz z tym zupgrade'owanym bakiem to można sobie śmigać. Jak tam zadania? Wróć do obozu Hot Springs. Porozmawiaj z Tucker. Agent Nero O'Brien. Dobra, to jadę. Do Springsów. Let's go. God damn it. O! Menelnia zbiera na wieczór, widzę. O, patrz, horda. O, to gnoje. Kurde. Trochę ich jest. Kiedyś będę musiał ich spróbować, ale na razie jeszcze nie czuję się na siłach. For real. Open the gate. Ty, co ja zlurowałem hordę tu? Nie. To by było zbyt piękne. Jeżeli było, dałoby się tak zrobić, no to naprawdę bych im tu zlurował. Wszedł sobie na górę i po prostu wystrzelał.
Witaj, Tucker, stara babo. Grzybiała. Dick, słuchaj, musisz dla mnie kogoś znaleźć. Znaleźć kogoś? Okej, a co się stało? Niedługo po tym, jak przyjechałeś z tą dziewczyną, Lisą, Larsen przywiózł kolejną, Rose Allen. Mała, słaba dziewczynka, ale mogła z nami pracować przy kopaniu rowów nabadniających. No i o co chodzi? Zniknęła. Pojechała po zapasy z Alkajem i ekipą do opuszczonego obozu dla uchodźców Niro. Wiesz, którego. Wydaje mi się, że już tam kiedyś byłeś. No, nie, ale wiem, który to. Znajdź ją, Dick. Proszę. W okolicy widziano grupy włóczęgów i skwoterów. Jeśli oni dorwą ją pierwsi... Ja jasne łapię. Dobra. Zobacz, co da się zrobić. Tyle. Na koń. Siema, stary. Ten paliwko. Hej, jak tam leci? Warto nad nim popracować. Ja ci popracuję. A, prawie go zajeździłeś. Do zobaczenia. Pokaż mapkę. O, to bliziutko. Jedziemy. Zresztą przed chwilą tam byłem. Hej, poczekaj. Jedziemy, Dick. Szukać małej. Jak ci się podoba? Ech. Słaby pomysł, żeby ich tak rozjeżdżać, bo motor się psuje. A to nie są tanie rzeczy. Koleżko drogi. Elegancko pruje. Deacon St. John, do salonu Hot Springs. Tucker, jesteś tam? Tak, jestem. Hej, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano tę dziewczynę. Chodzi na to, że zaatakował ich Rue. Jeśli tu była, to jej marne szanse, że wciąż żyje. Jeśli żyje, to ją znajdziesz. Bez odbioru. Pewnie. Jasne, że tak. Ciekawe, co bym się stał, jak ja... Kurde. Gdybym zabił wcześniej tą hordę. O! O Boże, jak ich dużo tu. Dobra, nie obejdzie się bez tego. Łok! Lecz się, Dick. O Boże, nie mam złomu, jaka żenada. No nie wiem co... A, dobra, zmienię na nóż. Ja pierdolę. Tym nożem to też sobie mogę pograć. Zdechniesz dzisiaj. W końcu. 10 minut później. Dobra, użyję jednak Mołotowa. Bo to jest szkoda czasu na taką zabawę. Mieciarzu, ty. O, leży ta dziewczyna? A nie, to... Dobra, co my tu mamy? Znaczy,
powinnaś to dać, prawda? Okej. Dobra, najpierw to ja muszę się zaopatrzyć w złom, bo nie da rady. Nie pociągnę bez tego. Pięknie, tylko za mało, o 5. Główka. No kuźwa, nie rób sobie jaj. No, zauważyli mnie, ale nie wszyscy na szczęście. Ciekawe, czy wejdą po tym. Patrz, włażą. Nie. Nie, nie włazi. Rose? Rose, ale... Zgadza się? Nie, nie! Hej. Nic ci nie zrobię, okej? Nie jestem nie. What? Cholera, chcę ci pomóc, przysyła mnie Tucker. Zaraz, przecież mówię, że jestem tu, żeby ci pomóc. Nie, jesteś od niej. Z obozu pracy. Nie, jestem od Tucker, bo ja robię dla niej kursy, no. Głodzili mnie. Nie chciałam słuchać rozkazów, więc nie dawali mi jeść. W końcu to obóz pracy, znaczy trzeba tam pracować. Nie wrócę tam. Nie jestem żadnym niewolnikiem. Wolę już tutaj umrzeć. Dobra, cholera, jasna. No idź. Słabo. Nie ma żarcia bez roboty. Zaufanie 1500. O! Obóz Hot Springs. Ej, słabo to wygląda, jak jakaś kurde... hawajski motor. To podziękuję za takie rzeczy. Beta. 6 złomu, potrzebuję wam 2. Kiepsko to wygląda na razie. Ty, te śmieciarze tam nadal są. Oj, ale przynajmniej jestem już teraz na tyle daleko, że mogę ich ściągnąć z karabinu. O ile są, bo coś nie widzę. Nie, chyba nie ma. Poszły se. Jaduwy. Moje szczęście. Teleczka. No. Dobra, strażacy. Horda. I poszli stąd już. I mogę się tym zainteresować z powrotem. Może coś tu będzie dla mnie. Niestety. Tutaj tylko szacheta. Dobra, wracam na motor. Aha. Czyli ten quest się już... tam rozwiązał jako takim niepowodzeniem, ale dla mnie wykonany. No i świetnie. Kolejny, jaki będziemy robić, to nie ten, bo ten jest najdalej. Ten. Pamiętam, nawiązywanie kontaktu, wytrop agenta Niro O'Briana. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentować. Cześć!